Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kożuchowa, etap pierwszy, obejmuje głównie rynek i część ulic przyległych, modernizację monitoringu miejskiego, budowa parkingów oraz oświetlenie parku miejskiego i remont zabytkowej szkoły podstawowej nr 1, która jest 200 metrów stąd. Warto zobaczyć, bo są piękne budynki. Jeden tak zwany secesyjny, przepięknie odrestaurowany na kolorowo. No i ciekawe, że okna nie są białe, tylko to też kolorowe, bo takie były. Dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na to zadanie wnosiło 4 miliony złotych, całość 9 milionów 800 tysięcy. Ta przebudowa ulic wynikała z realizacji przestrzeni publicznych. Kiedy składaliśmy wniosek, nie można było jeszcze realizować kamienic, ponieważ jeszcze Komisja Europejska nie zatwierdziła tzw. schematów pomocy publicznej. One już dzisiaj są zatwierdzone i akurat Żagań później dostał pieniądze i może realizować przez KTBS remonty kamienic. My niestety musimy poczekać jeszcze, myślę, do nowego okresu programowania na remonty zabytkowych kamienic. Podczas realizacji tego zadania kilka bardzo ciekawych rzeczy odkryliśmy, o których nikt wcześniej nie wiedział. I najcenniejszą rzeczą, którą zostało odkryte podczas realizacji zadania, jest barokowa fontanna na wschodniej kieszeni. Bo również odkryliśmy średniowieczną studnię cembrowaną głębokości ponad 13 metrów z wodą. Też będzie można to zobaczyć. Odkryliśmy tak zwaną bramę Gogowską, to jest główna brama wjazdowa do średniowiecznego miasta. Ona w tej chwili jest też już odkryta, eksplorowana. Ponadto zostały odkryte stare piwnice przy ratuszu oraz część szczątków ludzkich przy kościele. Wiadomo, przy kościołach dawniej grzebano zmarłych. Przy jednym z tych zmarłych został odkryty niewielki, 4-centymetrowej wielkości złoty krzyżyk. Przypuszczalnie była to osoba duchowna, ale też tego nie wiemy.